Halo, halo! To znowu ja z tej strony. Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Stranded Deep. Słuchajcie, między odcinkami chciałem przygotować sobie rzeczy. W sumie w miarę sobie przygotowałem trochę drewna. Tutaj mam juki mnóstwo, żeby craftować amunicję do Spirgana. W międzyczasie też pływałem tutaj między wyspami i szukałem dziwnych, różnych podejrzanych miejsc. I w sumie coś znalazłem. Nie podpływałem tam, bo w sumie bałem się, że jakiś boss mnie zaatakuje stamtąd albo coś. Pokażę wam to później. Ale najpierw jeszcze chciałem wam pokazać, w sumie zaraz. A nie, ja się muszę przespać jeszcze. Popłynę sobie jeszcze na jedną wyspę. Bo chciałem wam tam coś pokazać. Byłem tam już i chciałem wam tam generalnie nagrać materiał z tamtej wyspy, jak zobaczyłem, co tam jest. Ale grę mi skraszowało. Grę mi skraszowało, cofnęło wszystko, bo nie zapisywałem. Bo nie miałem gdzie zapisać nawet, jak wypłynąłem tam na tą wyspę. No i generalnie. Czekajcie, się prześpię. Dobra, słuchajcie, przespaliśmy się. Mamy wszystko elegancko uwędzone. Się tu jeszcze napiję. Tak, o. I będziemy jeść jeszcze tego mięsa. Tutaj mam po tej stronie tratwę, nie po tamtej. A to dlatego, że teraz tak. Jakbym stąd popłynął na północ, to zobaczymy dziwne, podejrzany taki wrak na środku tego. Na środku morza, oceanu. I o tym mówiłem, że to jest jakieś takie podejrzane, że ten wraczek sobie tak na środku morza stoi. Ale ten wraczek sobie sprawdzimy później, słuchajcie. Najpierw sobie popłyniemy. Popłyniemy sobie na wschód. Popłyniemy sobie na wschód. I tam wam pokażę, co znalazłem na pewnej wyspie. Jeszcze jedną rzecz tutaj widziałem przy tej wyspie. Akurat teraz płynie za mną zwykły jakiś rekin. Ale widziałem tutaj innego, całkowicie innego rekina. I ciekawe, czy mnie też odwiedzi teraz. Co to jest za rekin? To jest chyba zwykły rekin, nie? Dobra, on sobie odpływa. I teraz może jest szansa, że w tym miejscu spotkamy tego drugiego rekina, takiego całkowicie innego rekina. Pierwszy raz go widziałem w ogóle. Zaraz wam go pokażę. Powinien się pojawić. Też kurde. O, jest! To jest ten nowy rekin, słuchajcie. Takiego rekina też sobie upolujemy. To jest. Chodź tu. Czemu nie mogłem na niego najechać? Zobaczyć, co to jest za rekin. Whale shark. O kurde, się wystraszyłem. Prawie spadłem. O Jezus Maria. W pierwszej kolejności pokażę wam, co jest na tej wyspie. To jest w ogóle ta wyspa. I płynie sobie za mną. Ale jest ogromny, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale nie jest tak agresywny jak rekin młot. Rekin młot zawsze mi stukał po tratwie. Z dołu stukał zawsze. No i tu już jak podpłyniemy do wyspy, to powinien się pojawić już rekin młot. Z tego co pamiętam, bo on mi tutaj stukał po tratwie. O, nie, widzicie? Już jest. Jego sobie później zabijemy. Jego sobie później upolujemy, żebym mógł sobie ten statek bezproblemowo zlutować. O kurde, to ja źle wpłynąłem, ale dobra, nie szkodzi. Jakoś sobie poradzimy. O, i tamten stateczek sobie zlutujemy cały. Generalnie nie wiem, czy w ogóle miejsca mi wystarczy, żeby zlutować jeszcze jakieś inne tutaj raczki. Ale pomyślimy, ten statek jest ogromny i znalazłem tam pewne tajne przejście.
którym znalazłem chyba z 15 skrzynek. Sobie to wszystko obczajmy. Ja potrzebuję tutaj broń. Przecież tu są potworki. Oddawaj mi. O kurde! Dawaj te spiry! Odrabi! Ja tutaj eliminuję sobie zagrożenie i tutaj widzicie to, ten statek rozbity tutaj. W tym miejscu jest to, co chcę wam pokazać. Ale najpierw chcę wyeliminować tego kraba, co tu był w okolicy. On jest tutaj. Rzucę sobie go tam. Dobra, żeby zapamiętać. I teraz patrzcie, co tutaj znalazłem. Stateczek jakiś, nie? Sobie tutaj ewidentnie bazę robił. Zobaczcie, że są liście. Są skrzynie. Jest też trup. Kolejny trup, jaki znalazłem. Jest ulepszony toporek. Zobaczcie się, ulepszony toporek. Kilka patyczków. Dwie liny. Ale to jest nic. Że trup, że liny, to jest nic. Patrzcie się, co tutaj jest. Uli. Sobie ustawię tego uliego tutaj. Nieźle, nie? No i taki Wooly. Słuchajcie, takiego Wooly'ego sobie weźmiemy. Weźmiemy sobie go do bazy. Nie wiem, czy coś z nim się robi. Nie mam pojęcia. Czekajcie, tego kamienia wyrzucę. Ja tego kamienia nie potrzebuję. Co tutaj mamy? O, cholera. O! O nie! O nie! O nie gadajcie! No nie gadajcie, że znowu będę musiał tu płynąć, no! Będę musiał tu znowu płynąć. Cię zablokowałem. Nic nie jestem w stanie zrobić, bo tego nie rozwalę. Dobra, słuchajcie, ja tam popłynę sobie na tą wyspę. Zlutuję tam wszystko i wrócę do bazy. Widzimy się, jak wrócę do bazy, jak już zlutuję wszystko i wrócę. Ale się zdenerwowałem, słuchajcie. No, powiem wam szczerze, że ta wyspa, na którą tam popłynąłem, właśnie z tą piłeczką, to jest najbardziej pechowa wyspa dla mnie, przynajmniej podczas tej rozgrywki. Bo w sumie to będę płynął już na nią czwarty raz i czwarty raz ją będę od początku lutował, bo czwarty raz mi nie wyszło. Raz mi skraszowało grę, raz, no zresztą widzieliście, utknąłem w szczelince, no a raz tam utopiłem się. No słuchajcie, ja sobie tam zlutuję to wszystko i zobaczymy się z powrotem. Dobra, słuchajcie, mamy wszystko poukładane tutaj. Patrzcie, ile już mam rzeczy tutaj, skór. Patyków mało, ale desek mam dużo. Dużo mam metalu, będę budował nową tratwę. Tutaj mam przygotowane kulki. Będę budował taką tratwę bez skrzynek. I wydaje mi się, że ona będzie taka fajna, żeby walczyć na niej. Ale dzisiaj spróbujemy sobie na tej tratwie popłynąć tam na północ, zobaczyć, co to tam się ukrywa w tym takim dziwnym wraczku. Wszystko mam poukładane, mnóstwo mam pustych skrzynek, no, do dodatkowych. I co bym chciał jeszcze zrobić tutaj, zanim wypłynę w ogóle, to oczywiście będę craftował amunicję, ale wybudujemy sobie tutaj jeszcze jeden ogródek i posadzimy sobie pipi planta. Ja zapomniałem, bo ja już taki ogródek już wybudowałem. Byłem w tym właśnie, że mi skraszowało wtedy grę. I zapomniałem kompletnie o tym, że to się nie zapisało. Dlatego sobie wybudujemy. Wybudujemy sobie to. Tutaj oszczędzimy miejsca i posadzimy pipi planta. Idę po buteleczkę. Bardzo zmęczony jestem. A chce mi się pić.
Dobrze, liście mam pouzupełniane, pipi plant podlany. Możemy się zająć teraz kraftowaniem amunicji. Dobra. Ile lin mogę wykraftować? Sobie wyrzucimy. W sumie możemy te liny tu wywalić. 4 liny, ale nie mam patyków już. Dobrze. Zobaczmy, ile mamy tej amunicji, bo nie jestem pewny, czy to będzie dość. Cholera jasna. Segregujmy sobie to jakoś. Plus 18. No nieco ponad 40 tych mam. Cholera jasna. Nie wiem, czy to jest dość. Nie wiem, czy to będzie dość. Dobra, jeszcze 14. Dobra. Wydaje mi się, że to powinno wystarczyć. I 56 tych. Mam jeszcze w sumie na statku tutaj zwykłe spiry. Gdzieś. Zwykłymi spirami też będę mógł rzucać. No i mam jeszcze łuk, w razie czego. Chociaż łuk to... to tak kiepsko bym powiedział na podwodę. No ale dobra. Zapiszemy grę. Jeszcze bandaże sobie muszę jakieś przygotować. Zrobimy sobie miksturkę na przeciwsłoneczną. O, będę musiał sobie wszystko przygotować. Przygotuję sobie miksturki, przygotuję sobie wszystko, bandaże i wypływamy. Dobra, słuchajcie, zużyłem wszystkie liny i ani miksturek, ani bandaży sobie nie przygotuję. Więc muszę popłynąć na inną wyspę. Muszę popłynąć na inną wyspę. To jest doskonały moment, żeby wypróbować. Żeby wypróbować silniczek. Płyniemy sobie na tamtą wyspę, tam sobie wszystko zbiorę. Przede wszystkim właśnie liny. Co się da, zapakuję. I... wrócimy. O, Pekin. No i zobaczmy, jak to. Jak się tym skręca. Słabo coś to skręca. Bardzo słabo to skręca. Czemu tak słabo skręca? Fajnie, szybko płynie, ale strasznie słabo skręca. Że to przeszkadza. Możliwe, no. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Mam trochę yuki. Owoce znalazłem, to ale... Dobra, czyli tak, ja sobie przygotuję miksturki i przygotuję sobie kilka bandaży. Słuchajcie, wypływamy tam na północ, pokażę wam, co tam znalazłem. Zobaczymy, co tam jest.
Dokładnie tam jest północ. A ciekawe, czy jakbym na przykład żagiel wziął i odpalił silnik i dał gazu, to czy szybciej będę płynął? A nie, a wolniej. Dobra, sztorm się uspokoił, łatwiej mi teraz będzie cokolwiek zauważyć. Ale to powinno tu gdzieś być, no. W sumie nawet sam nie wiem, gdzie płynę, szczerze mówiąc. Na pewno nie płynę w stronę bazy. Na... Płyniemy sobie w tę stronę. Płyniemy sobie w tę stronę i zobaczymy, może znajdę coś innego. A pierdziele, ja nie wiedziałem, że to znika, jak się wychodzi z gry. Gdzieś to tutaj powinno być, no. To nie jest ta wyspa, na której byłem? Tu jest duży statek przecież. Tak, palmy są wycięte. To jest chyba ta wyspa, na której byłem. Dobra. Trzeba ją ominąć. I tego wieloryba też trzeba ominąć, na pewno. Przepłynąłem nad nim. Ja pierdziele. Jest tu tak pusto, że wygląda... O, jakiś nowy rekin. Co to za rekin? Chodź tu zobaczyć. Pokaż się, chodź tu. Sprawdzę. O, on mnie atakuje. Ani wysp, ani końca mapy nie widać. O! Mamy coś. Moja baza, kurde, nie wiem, gdzie jest moja baza, szczerze mówiąc. Ale tutaj coś mamy i sobie to sprawdzimy. Ciekawe, co to jest. Dobra, przygotujmy się. Ale się boję. O! Jakiś rekin to wpieprza. The Meg. Ja pierdziel, ale się boję. Meg. O cholera. Wiem, to, chyba go trafiłem. Ją? Ktokolwiek to jest? Kurde, ten sensitivity jest fatalny. Dobra, ale nawet całkiem niezły damage jest. Tego, kurde, Spirgana. Na razie... AAAA! Ja już nie chcę z nim walczyć. Biegał. To mi wtedy nie trafi. Kurde, i robi się ciemno. To jest najgorsze. Nie wiem, czy go trafiłem. Nie? Się za skrzynkami, może tutaj nie wskoczy. Się będę bał przez całą noc. Co to za kwadracik taki się pojawia dziwny? Co to jest za kwadracik taki?
Fajnie, że w nocy z nim walczę, no ale trudno. Wstał? Kwadracik chyba pokazuje mi, gdzie on jest. Tak mi się wydaje. Tak, ten kwadracik pokazuje mi, gdzie on jest. Się nie zgubił. Nie wiem, czy go teraz trafiłem. Na pewno strzał nie odzyskam, niestety, bo jest kurde ciemno. Na pewno nie będę wskakiwał do wody strzały teraz, no chyba że poczekam aż stanie słońce. Zginął? Teraz zginął. Bało się. Dostałem jakąś część czegoś. Could be useful. Ale zwłoków nie nurkuję tam nawet, żeby sprawdzić, czy są zwłoki, czy nie ma. Zużyłem połowę amunicji. W sumie nie ma tragedii. W sumie nie zużyłem żadnego bandażu. Ale dobrze, przynajmniej będę przygotowany już na następne walki, nie? Dobra, teraz będę musiał rozpoznawać jakoś... Wyspy jakoś będę musiał rozpoznawać. Żeby trafić do domu. Wydaje mi się, że mogę nawet dobrze płynąć w tym kierunku. Wydaje mi się, że znam tą wyspę. Kurde, to nie jest moja wyspa. Co to jest za wyspa? To jest chyba ta wyspa z dużym wrakiem, którą lutowałem. Gdzie ja jestem? No je tu nic. Ale tą wyspę chyba poznaję. Płyniemy na nią. Tak, tę wyspę znam. Tę wyspę znam. Jesteśmy blisko domu. Dobrze, słuchajcie. Znaleźliśmy dom. Nie zgubiliśmy się. Zabiliśmy bossa. Zdobyłem coś takiego. Nie wiem, co będę mógł z tego zrobić, ale prawdopodobnie są jeszcze inne bossy, bo... Ja widziałem coś innego wcześniej. Jak, tak jak mówiłem, tam na północ jak płynąłem, ja widziałem kompletnie coś innego. Tutaj była jakaś martwa ryba i ten rekin ją zjadał. Tam było całkowicie coś innego. Tylko nie wiem, dlaczego to zniknęło. Pojawiło mi się to tym razem. Ale spróbujemy sobie poszukać innych bossów kiedy indziej. Jeśli ci się spodobało, zostaw łapeczkę w górę. Zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz być na bieżąco i chcesz zobaczyć, jak zabijam też inne bossy i być może kraftuję cokolwiek z tego można wykraftować. To koniecznie zasubskrybuj kanał. Piszcie w komentarzach, jeśli wiecie coś na temat bossów, gdzie one się znajdują i tak dalej. No a ja się z wami wszystkimi żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!